Jako klub Platformy Obywatelskiej zbieramy podpisy pod obywatelskim projektem dofinansowania in vitro przez budżet naszego państwa. Tutaj jest to szeroko zakrojona akcja w całym kraju. Członkowie Platformy Obywatelskiej zbierają te podpisy. W Gorzowie staramy się wyjść do naszych mieszkańców. W różnych miejscach miasta zbieramy te podpisy, aczkolwiek jak ktoś chciałby natychmiast złożyć ten podpis i nigdzie nas nie może znaleźć, zapraszamy do biura pani poseł Krystyny Sibińskiej na Wełnianym Rynku i tam można, można powiedzieć, codziennie od godziny 8 do 16 złożyć te podpisy lub sprawdzać na stronie poszczególnych radnych, bo tam również pojawiają się informacje, gdzie te podpisy w danym tygodniu będą zbierane. Myślę, że wszyscy mieszkańcy naszego kraju powinni być tym zainteresowani, bo każdy zna kogoś, kogo dotyczy ten problem, problem z możliwością posiadania dzieci, problem z niepłodnością i należy tutaj jak najbardziej wspierać takie rodziny i takie pary, które zmagają się z tym problemem. Pamiętajmy, że nie wszyscy mieszkańcy naszego państwa żyją w Gorzowie czy w województwie lubuskim, gdzie mamy możliwość dofinansowania tego programu. Tutaj tylko przypomnę, że w Gorzowie mamy zarówno program miejski, jak i program wojewódzki, finansowany przez panią marszałek. I tutaj my jesteśmy w dobrej pozycji, ale inne miejscowości mają zdecydowanie trudniej, inne rejony Polski, więc to też jest ta pomoc dla nich kierowana, że chcemy, żeby znowu wrócił ten program finansowany z budżetu państwa, który już za rządów Platformy obowiązywa, jednakże rządy naszej litościwie panującej partii PiSu spowodowały, że nie ma tego dofinansowania, można tylko chodzić do kościoła i się modlić.